Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Dzisiaj kolejny piątek, kolejny szczególny gość, a dzisiaj gościem jest Maria Loskot. Tak, dzień dobry. Dzisiaj będziemy o jednym z naszych ulubionych tematów rozmawiać, bo ty jesteś inżynierem ogrodnictwa. Tak, to tak dumnie brzmi. Aha. Jestem inżynierem ogrodnictwa, skończyłam 3-letnie studia ogrodnicze w Poznaniu, a na co dzień uprawiam swój ogród warzywny w rodzinnym ogrodzie. Aha, i tam się dużo dzieje w tym ogrodzie. Dla mnie to temat jest bardzo ekscytujący, bo ja strasznie lubię ogrody i tu przepytamy cię na tą okoliczność. Jak na egzaminie. Tak. Przyjechałaś do nas Spod Bydgoszczy. Spod Bydgoszczy. Tak, urodziłam się w Bydgoszczy. Rodzice po pewnym czasie się przenieśli na tak zwane przedmieścia. Już wtedy to była wieś, a teraz to jest zaledwie 10 km od Bydgoszczy i tam po prostu są osiedla domków jednorodzinnych. I mamy tam właśnie dom rodzinny i w ogrodzie rodziców stworzyliśmy ten ogród. Ogród jest dosyć spory, tam jest kilka tysięcy metrów kwadratowych. Jak byliśmy dzieciakami, to w takiej wielkiej części ogrody było boisko, jakieś huśtawki, piaskownica. I ja kiedyś tam zaczęłam jakiś swój ogródek warzywny tworzyć, ale pamiętam, że wtedy zamiast skupić się na odpowiednim sianiu tej marchewki, to zaczęłam brukować kostkę w środku warzywnika, żeby mieć ładny chodniczek. Aha. Więc no, może jednak powinnam być brukarzem, a nie ogrodnikiem. I te warzywa posiałam, o tym potem zapomniałam, zajęłam się innymi sprawami, tam jazda konna, wiadomo, jakieś okresy dojrzewania i zapomniałam o tym ogrodnictwie na bardzo długo. Jako nastolatka. Tak, jako nastolatka. To był taki po prostu epizod. A wróciłam do tego jakoś z 8 lat temu. Z mamą założyłyśmy kolejny raz w drugim miejscu ogrodu ten warzywnik. No i teraz już zamiast tego boiska jest 200 metrów kwadratowych warzywnika, 40 metrów kwadratowych tunelu na pomidory i 18-metrowa szklarnia jeszcze za szkła. W zeszłym roku posadziliśmy dosyć sporo malin, borówek, kilka drzew owocowych, więc ten ogród jest teraz iście użytkowym takim ogrodnikiem jadalnym, ogrodem jadalnym. Aha. No, skąd pomysł, żeby kształcić się w tym kierunku? Chyba od Ducha Świętego. Amen. Ja się bardzo dużo modliłam o to, bo miałam różne pomysły na siebie. Aha. Podobno jak miałam 5 lat, powiedziałam, że chcę być ogrodnikiem tak jak dziadek. Bo mój dziadek był, już świętej pamięci, profesorem ogrodnictwa. On się zajmował chryzantemami i różami, tworzył nowe odmiany. I on jako mój dziadek, jak oprowadzał mnie o ogrodzie, pokazywał mi te kwiaty i tak zaszczepił we mnie tą fascynację. Pamiętam, że on zawsze mi powtarzał, że ten kwiat chryzantemy to jest tak naprawdę kwiat składający się z kilkuset kwiatków, bo każdy ten płatek był osobnym kwiatkiem. No ale ja później na długo zapomniałam o tej fascynacji z dzieciństwa. Chciałam być weterynarzem, aktorką. Nawet starałam się dostać do szkoły teatralnej kilka razy. Tam dochodziłam do jakichś etapów, ale nigdy mi się to nie udawało i Bogu dzięki, bo no, miałam taki moment kryzysu, jak miałam te 20 kilka lat. I a to może tak... więcej teraz? Ja mam 30. Okej. No i się pytałam i nie wiedziałam, co mam robić. Co mam robić z tym swoim życiem? No bo to aktorstwo mi nie wyszło i nie czułam się potem w tym. I nie wiem, co dalej. No i zaczęłam nagle tworzyć znowu ten warzywnik. I jakoś tak w to weszłam, że postanowiłam pójść. Ja też skończyłam dziennikarstwo na Wydziale Teologicznym w Warszawie. Aha. 3-letnie. I planowałam kontynuować to dziennikarstwo w Poznaniu, żeby być bliżej Bydgoszczy. Dostałam się na magisterkę z tego dziennikarstwa.
ale równocześnie dostałam się na ogrodnictwo w Poznaniu, bo wtedy to było bardzo proste, a ja nie miałam matury, która była kiedyś wymagana, jak to mój dziadek mówił, że na ogrodnictwo było tak trudno się dostać, jak na medycynę prawie. A teraz ja się dostałam w jakimś trzecim naborze z tą moją zwykłą maturą polski, angielski, matematyka i poszłam na to, a się okazało, że te studia wcale nie były takie romantyczne, jak ja myślałam, że będą. To były bardzo ciężkie studia, takie praktyczne, ścisłe. Ledwo co zdałam maturę z tej matmy, a tam mnie maglowali ze statystyki, z chemii, z fizyki i ja nagle to wszystko musiałam się uczyć tego, a myślałam, że po liceum mam spokój na całe życie. Na kierunku ogrodnictwo. Tak, na kierunku ogrodnictwo. O roślinach to może się uczyłam dopiero na drugim roku. Pierwszy rok to był typowo taki ścisły. Ja się tam okrutnie męczyłam. Ale ostatecznie z chemii miałam piątkę i pan profesor powiedział, że ostatnio już długo nie miał takiej pilnej studentki, aha, a ja byłam starsza od nich wszystkich. Ja tam byłam 3 czy 4 lata starsza od tych dzieciaków. Aha. I oczywiście się kumplowałam z nimi, ale ja po prostu się już wtedy przykładałam do nauki, bo się wyszalałam po prostu wcześniej. Aha. No, wiedziałaś, że to dla ciebie, nie dla rodziców. Tak, dokładnie. Ja poszłam na to tam z pasji. A już wtedy ten ogród był założony? Wtedy już była ta mała szklarnia, aha, bo my z mamą zrobiłyśmy taką jedną małą grządkę i szklarnię. I jak była szklarnia, to chyba po tym pierwszym roku poszłam na studia ogrodnicze. A, i jeszcze ja miałam przed studiami ogrodniczymi, albo w trakcie, już teraz ciężko mi jest to sobie przypomnieć, jak to było, ale miałam uprawę warzyw w polu. Dlatego ten mój profil na Instagramie nazywa się Flora z Pola. No właśnie. Bo ja na 5 arach uprawiałam marchew, buraki, cebulę, cukinię i sprzedawałam to jako warzywa ekologiczne. Taką sobie wymyśliłam pracę na wakacje. A 5 arów to 500 metrów kwadratowych. No dużo tam miałam pracy. Miałam jedną bardzo panią dużo do pomocy, czasami przychodziła mi popielić, no bo ja oczywiście żadnych herbicydów, nic nie, nawet aha, bym nie umiała tego użyć. Więc praca była okrutnie ciężka. Ja potem się nabawiłam problemów z kręgosłupem, no bo to jest czysta praca fizyczna. No tak. Taka robota w polu. Ale sprzedawałam tą marchew i te ziemniaki ekologiczne. Wszyscy narzekali, że to strasznie drogie, bo ja takie pakunki robiłam po 50 zł. Pamiętam, że zarobiłam 3800 zł, z czego ta pani do pielenia kosztowała mnie chyba połowę. A kosztów tam wody nie liczyłam, bo to było u rodziców też na polu. Więc w sumie zmniejszyłam potem swój areał uprawy, bo stwierdziłam, że łatwiej mi będzie to wszystko ogarnąć jeżdżąc na studia, po prostu mając ten ogród bliżej też siebie tam u rodziców w ogrodzie. Mm-hmm. Ale tak się doświadczyłam na tym. No punktu. Ale pomysł na to był, to miał być sposób na życie, sposób na zarabianie, czy tylko pasja tworzenia? Wtedy nie wiedziałam, co to ma być. Po prostu posłuchałam tego głosu, aha, tego tchnienia, które wtedy czułam. Myślałam, że to będzie mój sposób na życie. Ja chciałam z tego pola zrobić sobie biznes, ale jakoś tak się chyba zniechęciłam. Nie wiem, może to nie była moja droga po prostu, bo tego nie pociągnęłam. A później zaczęłam o tym mówić w internecie. I też przez chwilę myślałam, że to będzie mój sposób na życie. Nie do końca tak się stało. Jakoś tak poczułam, że nie chcę do końca monetyzować mojej pasji, że to może nie o to mi w tym chodzi. Może ta pasja ma w inny sposób mi i innym służyć. Więc na razie to traktuję jako hobby, jako ogromną pasję w sumie życiową, którym się też dzielę właśnie w internecie z innymi. Mm-hmm. Ty tam masz dużo tych osób, które cię obserwują i które korzystają z twoich doświadczeń i wiedzy. Powiedz mi, co kluczowe są warzywa. Mhm. Tak, ja głównie się skupiłam na warzywach i na studiach też zrobiłam pracę inżynierską o pomidorach. Miałam takie szczęście, że w tym roku, kiedy to w swoim ogrodzie jakby te doświadczenia prowadziłam, miałam fantastyczną pogodę, bo pomidory w ogóle nie zachorowały na zarazę ziemniaczaną, a to był mój zaledwie drugi czy trzeci rok uprawy pomidora. Więc skupiam się na tych warzywach, bo ja chyba lubię mieć takie konkretne efekty z tej mojej pracy. A no, warzywa po prostu się je.
Tak, prawda więc objawiona. Ta robota nie idzie na darmo. Nie idzie na darmo, no. Wyglądają też pięknie, bo warzywnik może być przepiękny. Tak. Też widziałam u pana, jest, u ciebie jest cudownie. Chociaż na początku to też u mnie nie wyglądało, bo pamiętam, że jak stworzyłam te pierwsze swoje skrzynie i pokazałam to na YouTubie, to miałam bardzo dużo negatywnych komentarzy, bo wszyscy twierdzili, że to wygląda jak cmentarz, jak trumny na cmentarzu. A ty już masz podwyższane zagony. Ja mam podwyższane. Te pierwsze były takie 40-centymetrowe i pomarowane na ciemny brąz, a teraz mam niższe, takie 20 i nazywam to ogrodem w ramce, nie w skrzyniach, tylko w ramce. I te 20 już są w takim naturalnym kolorze, jakoś tak teraz mi się to bardziej podoba. Ja ten ogród co roku zmieniam. Po prostu nie ma, ten mój ogród nie jest taki sam. My się z moją mamą śmiejemy, że pod koniec każdego sezonu mamy jakiś pomysł, który jest znowu kolejną rewolucją. W zeszłym roku to było stawianie, likwidowanie łąki kwietnej i stawianie tam tunelu na pomidory. A w tym roku to była taka dosyć duża inwestycja, bo musieliśmy podciąć korzenie 20-letnim tujom, które rosną już 4 metry obok warzywnika i po prostu one przez te kilka lat puściły swoje korzenie, bo tuje mają bardzo ale krótki aż tak system daleko? Korzeniowy, tak, i one aż te 6 metrów, bo to było do połowy warzywnika, 6 metrów sięgały swoimi korzeniami i mi totalnie mi zniszczyły cały plon. Aha. Nic tam nie rosło po tej stronie. Nawet widać to na pergoli, po której się pnie fasola tyczna, po prawej stronie nie ma tui. Pięknie fasola, jest bogata, pełno liści ma, a po lewej stronie tak jakby chciała, a nie mogła. Jest prawie totalnie łysa. Więc w tym roku obcięłyśmy te korzenie i musiałyśmy też, tak mówię musiałyśmy, bo współtworzymy razem z moją mamą ten ogród, musiałyśmy zmniejszyć go o 2 metry. Tą pracę wykonał mój mąż Sebastian. On jest od tych takich robót ciężkich. No, ale już też podwykonawca musiał przyjechać z taką maszyną, która wykopała wąski rów, bo ta maszyna zajmuje się kopaniem takich dołów pod instalację do podlewania automatycznego. No i w ten rów włożyliśmy takie ekobordy, które ograniczają rozrost tych korzeni, po prostu te korzenie się przez nie nie przebiją. No i teraz mam nadzieję, że te warzywa tam nam będą rosły. Aha. Dobrze. No właśnie, bo to takie... Dobrze, że mąż już teraz jest po twojej stronie. Tak. No. No a dużo robisz sama rękami? Oj, bardzo, ja prawie wszystko robię sama. Może teraz się to zmieniło, odkąd urodziłam Henia, bo Henia ma 8 miesięcy. Te pierwsze miesiące z nim były dużo łatwiejsze, kiedy więcej spał, to sobie mogłam tam te 3 godziny spędzić w ogrodzie. Teraz jest trochę trudniej, ale ja nawet miałam taki stosunek do mojego ogrodu, że ja zrobię najlepiej, więc ja za bardzo tam nie chcę nikogo wpuszczać. Mama oczywiście mi pomaga. A tak to raczej większość robimy sami. No, na przykład tunel to stawiał też pan, szklarnię też stawiała ekipa. Od takich rzeczy, które wymagają więcej techniki, to jednak kogoś tam no wynajmujemy. Tak. Mimo tego, że mam tytuł inżyniera, to nie potrafiłabym sama zrobić systemu nawadniania. Potrafię go tam jakoś zmienić, na przykład zraszacz zmienić na linię kroplującą, to nie jest dla mnie problem, ale założyć i jeszcze podłączyć to do prądu, to już dla mnie czarna magia. Ale takie prace typowo ręczne, to uwielbiam. To jest moja po prostu terapia. Ja się śmieję, że nie chodzę na terapię, tylko chodzę do ogrodu. Aha. Bo wtedy mogę się wyciszyć tam. Zupełnie. Sadziliście drzewa owocowe? Tak, sadziliśmy drzewa razem akurat z panem Grzegorzem z Zielonego Pogotowia. Aha. Kilka lat temu. I mamy jabłonie, grusze, śliwe, czereśnie. I w tym roku po 4 latach mamy pierwsze jabłka. Po 4 latach? Tak, dopiero po 4 latach. Bo wcześniej się pojawiały, ale niestety opadały, albo ptaki je bardzo szybko jadły. No dobrze, jak sobie radzisz? Bo co, masz wszystko absolutnie drzewa bez oprysków? Tak, ja nie wykonuję żadnych oprysków. No i co, udało ci się tej jesieni zebrać owoce? Śliwek, 2 śliwki się udało zebrać. No to jest też młode drzewo, ono wyprodukowało może z 10 ich. Część została zjedzona przez ptaki, część spadła, część była robaczywa. Jabłek było kilka zaledwie, gruszy ani jednej, no mamy niestety rdzena gruszy. No właśnie. Rdze gruszy i jałowca, no bo w pobliżu są jałowce. Więc, no. A czuje to nie jałowce? Nie. No ale jaki teraz masz pomysł, bo wiesz, ja też...
mam pod, bo ty mówisz czwarty sezon. Mhm. Ja mam chyba, nie, pierwsze drzewa też mam chyba czwarty, czy trzeci, ale to były te małe kolumnowe. No i jakieś już owoce w tym roku były. Wiosną wydawało się to bardzo dobrze, wszystko pięknie kwitło. No ale później w czasie sezonu bez oprysków okazało się, że coraz słabiej, mimo że ja mam nawadnianie kropelkowe do wszystkich owocowych drzew, jest ich ponad 100. No i wiesz, śliwek było sporo, może były takie japońskie grusze, takie okrągłe, ale jabłek było naście. No właśnie, mi się wydaje, że też to jest kwestia czasu. Trzeba poczekać, aż te drzewa się wzmocnią. Mamy też stare jabłonie w innym miejscu. I te rosną. I one wydają multum owoców. Mm-hmm. One nie są pryskane niczym od lat. I cudownie owocują, łapią jakieś tam je choroby, grzyby, ale widać, że to drzewo jest po prostu na tyle silne, że ono sobie z tym patogenem radzi samo. Mm-hmm. Jest po prostu zdrowe. Ale na zdrowotność rośliny się wiele czynników składa, nie? Dobra gleba, właśnie stanowisko, podlewanie. No, jeżeli spełniasz te podstawowe warunki, to wydaje mi się, że po prostu trzeba dać im czas, jeżeli się nie chce używać do tego preparatów, środków ochrony roślin. Ale my nie chcemy, ty, pewnie my też, używać żadnych tych preparatów i nie pryskamy i później tak naprawdę niewiele z tego jest i nie chcieliśmy pryskać ani raz, ani dwa, a później kupujemy w handlu owoce pryskane jabłka 27 razy. Wiem, tak, więc ja też nie neguję tych, którzy używają w swoich ogrodach racjonalnie tych środków. Ja tego po prostu nie robię, bo... Nie. Ale mam co, miedzian na wiosnę? Można by było, ja nawet chyba mam to kupione i można by było to robić. Ale no to powiem szczerze, że na przykład ja w tym sezonie się bardziej skupiłam na swoim dziecku niż na ochronie, ochronie warzyw i owoców. Zrozumiałem. Ale miałam to gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze w zeszłym roku, dlatego ja to kupiłam. Też poliwersum mam. Chociaż ja, wiesz, aż tak się nie znam do końca na tych środkach. Musiałabym rzeczywiście usiąść, dokładnie przeczytać, zastanowić się, jak to zastosować, jeżeli bym się na to zdecydowała. Dlatego ja nie krytykuję do końca tych, którzy to robią, bo właśnie wypryskają to raz czy dwa, zachowają ten okres karencji, więc mają jakąś tam pewność, że tego środka po prostu już nie ma. I to jest rzeczywiście lepsza, dużo lepsza opcja niż kupowanie tych owoców, które są pryskane notorycznie. Ja kiedyś dzwoniłam do pewnego rolnika, bo podejrzewałam, że słoma z mojego obornika jest zanieczyszczona herbicydem, ponieważ pomidory bardzo im się silnie skręcały na początku sezonu. I ten rolnik mi podał 7 różnych preparatów, które on używał na polu, z którego później pozyskał tą słomę, bo tam uprawiał i buraki, i to zboże. Jednym z tych preparatów był 2,4-D, to jest skrót tego środka, ale potem ja sobie sprawdziłam, że to był środek używany przez Amerykanów podczas wojny w Wietnamie do niszczenia lasów, do wypalania totalnie tych lasów, no żeby było widać przeciwnika. I mnie to przeraziło, że my teraz, uprawiając jedzenie, pożywienie, korzystamy z takich śmiercionośnych środków. Tak. To jest dla mnie przerażające. Ja wiem, że ci rolnicy muszą zebrać ten plon. Uprawiamy teraz monokultury, więc nie miksujemy tych różnych gatunków, czyli nie zachowujemy tej ochrony, którą by te warzywa miały, bo może, żeby to lepiej wytłumaczyć, jeżeli na przykład mamy jakieś tam poletko z marchewką, poletko z cebulą, poletko z jakimś tam zbożem, z innym warzywem, to ten szkodnik, który nam zaatakuje jedno, nie rozprzestrzeni się tak na wszystko inne, no bo poje sobie zrobię trochę tą marchewkę. Skupi się na marchewce, no ale zostawi nam cebulę. A w ogóle to cebula chroni trochę marchewkę przed na przykład połośnicą marchwianką. No chociaż to nie jest taka stuprocentowa ochrona, bo ja w swoim ogrodzie miałam marchew i cebulę razem, no niestety ta marchew trochę była porażona tym szkodnikiem. Ale o co mi chodzi? O to mi chodzi, że jak mamy już tą monokulturę, czyli mamy wielką połać jednego gatunku, no to jak nam wejdzie ten szkodnik, to on zniszczy nam wszystko.
Więc ci rolnicy muszą jakieś kategoryczne środki ochrony zastosować, ale niemniej jednak wierzę, że mielibyśmy lepsze rozwiązania na produkcję masową. No właśnie. Nie wiem jakie, bo nie chcę wchodzić w kompetencje rolników, ponieważ no nie skończyłam rolnictwa i też do końca się na tym nie znam, ale wierzę, że jednak lepsze rozwiązania istnieją niż stosowanie tych środków. No bo wszystko się dzieje z powodu chęci podwyższenia zbiorów, a w tym samym czasie jest nadprodukcja owoców, z którymi nie ma co zrobić, bo powoli już nie ma ich kto zbierać, ani nie ma ich gdzie sprzedać. Niektóre rynki się wykruszyły. No i teraz jest dużo pryskania i nadmiar owoców. I kto to ma jeść później? No właśnie, nie? To za kto paradoks. Kto to ma przetwarzać? Kto te soki ma później wypijać z tych jabłek po 27 opryskach w sezonie? To jest, często mówię, że piekarnię miałem w terenach, gdzie są sady. Jak jadę, czy w nocy, czy w dzień, to traktory z opryskiwaczami jeżdżą non-stop. No, cały sezon. Nie? Tak. A później pisze na sklepiku, tam przy sadzie stoi taki sklep i pisze prosto z sadu. No prosto z sadu, no cokolwiek nie kłamie. To znaczy. No właśnie. Prosto z sadu. A ja widziałam pomysł na ciekawy biznes. Jakiś Amerykanin na to wpadł. On kupuje resztki tych owoców od rolników i farmerów. No. I jakby opakowuje to w takie ciekawe paczki. Paczki niespodzianki i to sprzedaje. To jest taki biznes online. I ludzie to kupują jako właśnie takie resztki owoców, warzyw, no w duchu tego, żeby się nic nie marnowało, ale też to są warzywa i owoce pochodzenia no takiego tradycyjnego. Tak. No tak, to... No i teraz masz ślimaki? Ślimaki mam, takie dziwne, bez skorupy. Bez domku? Ojej, obrzydliwe one są. No. Wyrzucam je za płot. No to przyjdą z powrotem. No, tam jest podwójny płot, więc liczę, że się nie przedostaną. A tam jest rów melioracyjny, więc mają co jeść. Aha. No jest to problem wielu. Tak. Nie, warzywników. My tu jeszcze nie mamy. Pewnie ślimaki nie wiedzą, że tu jest warzywnik jeszcze. O, to macie szczęście. To tu jest czwarty sezon i nie mieliśmy jeszcze tych bezdomków. Mhm. A u mnie też się pojawiły po kilku latach. Aha, no bo dowiedział się, że szwagier mówił jednego ślimaka. Tak, ej, tam jest kapusta dobra. Tak, idź tam. Ja już byłem. No, mamy tam. Ja próbowałam wielu środków takich właśnie no, ekologicznych na te ślimaki. Mało cena nie działa, więc najlepiej je po prostu zbierać do wiaderka. Najczęściej wieczorami one wychodzą, się pokazują. I albo dawać kurom, pewnie kury. Kury nie jedzą. Nie, nie jedzą? Które są takie kaczki z tymi długimi szyjami, biegusy, i tylko one jedzą ślimaki. Ojeny, no to nie dawać kurom, bo wrócą. Musisz kupić takie kaczki. To jest za duże dla kury. Mhm, okej. Okay. Kury tam chcą pędraki, jakieś takie wykopane z grządek, ale nie te duże ślimaki. No, są też takie kategoryczne środki, jak przecinanie nożyczkami tych ślimaków. Ale na pół czy na więcej? Na pół. No to rzeczywiście już takie bardzo radykalne. Tak. Aha, i jeszcze jeden jest ciekawy sposób na nie, to wkopanie takiego niskiego słoika do grządki i nalanie tam piwa. No tak, ale którego? Jakiegokolwiek. I ślimaki tam wchodzą, no i się topią, bo piwo jest słodkie i zwabia. Aha. Więc pewnie woda z cukrem też by zadziałała. Czasem tak dużo jest tych ślimaków, żeby musiały być wiadra wkopane. Tak, no. Ale jednak jak codziennie ktoś może sobie pozwolić, żeby do swojego warzywnika wejść i zebrać te ślimaki, to myślę, że to jest najlepsze. One są w nocy, jak my śpimy najczęściej. No, no właśnie wieczorami już wychodzą, tak. Więc... Dobrze. Teraz mamy tak. Jest młoda osoba, która ma po babci ogród zapuszczony. Wpada na pomysł, okej, to ja teraz będę tak jak Marysia. Ja też chcę mieć ogród, chcę mieć działkę i od czego powinna zacząć? Zależy jak ta działka wygląda, ale od przygotowania miejsca pod warzywnik. Od uprzątnięcia całego terenu. Jeżeli jest zarośnięty, zachwaszczony, no to najlepiej by było wszystko... Zarandapować. Nie, absolutnie! Od tego daleko się trzymamy. Glifosat nie może płynąć w naszych żyłach, chociaż płynie niestety bez naszej woli, no bo wiadomo jest... niestety w kaszach, w zbożach, bo rolnicy desykują
nie? Osuszają, no ale to jest inny temat. Więc no, ja bym zaleciła na przykład skosić wszystko bardzo nisko, ten teren, który sobie wybierzemy na ogród warzywny, dobrze jakby on był gdzieś mniej więcej na środku działki, ale tak oddalony od jakichś dużych drzew, oddalony od tuj, żeby one nie wdzierały nam się tam z tymi swoimi korzonkami. No i takim ciekawym sposobem jest po prostu na tej skoszonej trawie usypywanie ziemi, ziemi kompostowej najlepiej, nie? Bo ta trawa sobie zgnije i, no i stworzy nam taką fajną, fajną glebę. Chyba, że na tej działce jest dobra gleba. Wiemy, że ona jest bogata, żyzna, no to wtedy należałoby zedrzeć tą darń, która jest. Może wysypać na start jakiejś dobrej ziemi kompostowej i wtedy zacząć uprawę warzyw już w tym tak przygotowanym miejscu. Ja zresztą stworzyłam poradnik właśnie mówiący o tym, jak najlepiej rozpocząć, jak zacząć swój warzywnik od tej technicznej strony, od tego, jak go stworzyć, jak go zaplanować i jak go zaprojektować. To jest w formie e-booka? To jest w formie e-booka. I ja tam daję też takie gotowe przepisy, gotowe projekty kilku warzywników i w skrzyniach, i bezpośrednio w gruncie, i w tej mojej ramce. I pokazuję, jak to można ustawiać, co po czym siać, co obok czego siać, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I to jest taki produkt, który stworzyłam po tych kilku latach doświadczeń u siebie. I on odpowiada na pytanie, które ja sama miałam zaczynając. Bo ja wtedy szukałam, to był już mój początek moich studiów. Mój dziadek profesor niestety zmarł po moim pierwszym roku studiów, więc ja już nie mogłam go pytać o zbyt wiele. Dlatego ten Instagram wtedy jeszcze nie hulał. A powiedz, jako młoda dziewczyna pytałaś dziadka o te rzeczy? Kiedy przychodzi do młodych ludzi świadomość, żeby pytać dziadka? Oj, późno. Ja byłam buntowniczką. I pamiętam, że dziadek mnie namawiał, żebym, bo on nie wiedział do końca, że ja chcę iść na ogrodnictwo. Ja tak trochę nie mówiłam mu o tym. I on po tym moich studiach dziennikarskich chciał, żebym ja poszła na dziennikarstwo tam do Torunia, do tej szkoły ojca Rydzyka. No a ja tak zła na niego, że ja do jakiego Rydzyka, ja nie będę tam szła. Powiedziałam, wiesz co, dziadek, ja to idę na ogrodnictwo do Poznania i ja już się tam dostałam. I on po prostu... On nie wiedział, co powiedzieć. On się totalnie tego nie spodziewał. Od razu zaczął dzwonić do tych wszystkich swoich znajomych, profesorów, że jego wnuczka tam będzie. Jak ja tam przyszłam, to oni po prostu czekali na mnie, wręcz się śmieje z kwiatami. I pokazywali mi jego pokój, bo mój dziadek tam mieszkał swego czasu, no bo on był z Bydgoszczy, ale wykładał w Poznaniu, więc miał tam swój pokój z kanapą. I no jak dziadek zmarł, to później też te jego rzeczy tam mogłam sobie zabrać, więc zabrałam jakieś jego książki, jego okulary. Cudownie to było. To było naprawdę fantastyczne, tylko ja później po ślubie zmieniłam nazwisko, już byłam bardziej inkognito na tych studiach. Ale dopóki jeszcze miałam nazwisko panieńskie, no to byłam taka dumna z tego. Ale myślę, że to dla dziadka było ważne. Oj, bardzo ważny, tak. On się niesamowicie, niezwykle się cieszył, bo on był dumny ze wszystkich swoich wnuków, bo ma rzeczywiście ich wyjątkowych. I sportowców, i muzyków. I ja zresztą też grałam na pianinie, bo chciałam tak jak dziadek. Bo dziadek był w ogóle człowiekiem takim humanizmu, bo on bardzo wiele on tworzył i robił. On był i sportowcem, i właśnie muzykiem, i naukowcem. On sam się kształcił, on miał taki pęd do nauki. I niektórzy moi kuzynowie odziedziczyli po nim taką wyjątkowość, niezwykłość. Więc dziadek po prostu się cieszył, że ktoś z nas, on miał chyba 11 wnucząt, jeżeli dobrze liczę, albo 14 nas jest, to już teraz nie pamiętam. Po prostu, że ktoś z nas poszedł w jego ślady. No, był pięknie. Tak, no bardzo mi było szkoda, że niestety go już potem zabrakło. No i masz jeszcze jakieś jego książki? Tak, mam jego książki. No, on napisał kilka książek o właśnie chryzantemach, o różach. On się bardziej zajmował ogrodnictwem od strony naukowej, bo jako młody mężczyzna, już ojciec czwórki dzieci, odziedziczył ogrodnictwo po swoich rodzicach w Bydgoszczy. No i tam prowadził swoje doświadczenia. Ale uprawiał też warzywa na sprzedaż. Miał zakontraktowane jakieś tam sałaty, pomidory, tylko to nigdy nie była jego pasja.
takie ogrodnictwo typowo jakby no, związane z taką pracą fizyczną. On się bardziej pasjonował tą naukową stroną, więc jego marzeniem był powrót na uczelnię. No i był rektorem w Bydgoszczy Uniwersytetu, to się wtedy nazywało ATR, a później w Poznaniu był dziekanem. Dobrze. Marysiu, patrz, mówiliśmy o przygotowaniu po pomyśle, że chcemy też uprawiać. Tak. No i ty na początku tej drogi, ty już to robiłaś w trakcie studiów, tak, ale posiłkowałaś się jeszcze, nie wiem, jakimiś książkami, czy YouTube'ami, filmami, czy treściami z książek? Tak, wieloma rzeczami. Mam taką starą książkę ABC ogrodnictwa o uprawie warzyw. Znam ją. Tak, to bardzo fajna, konkretna wiedza. Tam jest kilka różnych tematycznie. Tak, tak. I ja na przykład jak siałam wtedy warzywa na polu, to głównie z tą książką to wszystko robiłam. Aha. No bo ja kompletnie nie miałam o tym pojęcia. Czyli z książek. Tak, to było z książek, ale też dużo na YouTubie. Wtedy trafiłam na Zielone Pogotowie, dużo z Zielonego Pogotowia się dowiedziałam. Na Instagramie od amerykańskich ogrodniczek miałam wiele inspiracji. Później jak tworzyłam ten swój ogród w skrzyniach, to inspirowałam się taką dziewczyną, która swój biznes oparła na tym, że tworzy tak zwane kitchen garden, czyli te kuchenne ogrody ludziom. Bo warzywników takich polskich było jeszcze wtedy mało na Instagramie. No i pewnym ile czasie... Ile to było lat temu? Sześć lat temu? 7 lat temu? No, jakoś tak. Więc głównie to była ta książka jedna. YouTube. Trochę Instagram. Trochę dziadek. Trochę moja mama. Bo moja mama się śmiała, że gdyby nie to, że jest lekarzem, to byłaby ogrodnikiem. Aha. Więc jakoś tak. I ta wiedza po prostu... przychodziła do mnie z doświadczenia i potem na studiach. No ale na studiach no to te początki były takie typowo ścisłe, ale też się wiele rzeczy dowiedziałam. E-book jest pisany na podstawie twoich doświadczeń? Tak, głównie na podstawie moich doświadczeń, bo ja tam nie daję takich instrukcji, jak co siać, jak pielęgnować do końca. I daję jakieś takie wskazówki, ale to nie jest typowo książka, która uczy uprawiać warzywa w sposób taki doraźny, tylko pokazuje, jak tworzyć, budować swój warzywnik mądrze, z głową, żeby to dobrze wyglądało, żeby to spełniało swoją funkcję, więc tam nie powielam jakby informacji do końca z innych poradników. Aha. Ten kitchen garden, o którym wspominałaś, to było u kogoś na jakimś amerykańskim profilu? Tak, taka Amerykanka, ona jakoś się nazywa The Roots, czyli od korzeni. Aha. I ona nie ma wykształcenia ogrodniczego, ale zaczęła właśnie uprawiać warzywa pod swoim domem i tworzy takie piękne warzywniki w wysokich skrzyniach albo w jakichś takich kamiennych aranżacjach, wszystko dopasowuje do domu, więc to nie dość, że jest praktyczne, to jeszcze wygląda cudownie i od niej właśnie zainspirowałam się tymi łukami, bo ja bardzo lubię pergole, bardzo lubię jak warzywnik jest wielowymiarowy. I na przykład na pergolach uprawiam fasole tyczne, taka moja ulubiona odmiana to jest Blauhilde, fioletowa fasola, bardzo długo plonuje. Można tam uprawiać ogórki, dynie, groszki cukrowe, groszki pachnące. Też mój warzywnik jest ogrodzony takim płotkiem, po którym puszczam ogórki albo dynie. I to wszystko ma swój urok. No ja też jestem w pewnym sensie może estetką, dlatego ja lubię, jak w moim ogrodzie jest ładnie. Ładnie. Twoje zdjęcia na Instagramie są fajne. No właśnie. No, inspirujące takie bardzo, myślę, dla wielu. No, a masz takie osoby, dziewczyny piszą ci, że zainspirowane też zaczęły tworzyć? Tak, i to jest trochę onieśmielające, bo dla mnie ten ogród już jest taki jakbyś powszedni, mam wrażenie, dla mnie stał. Ale no, cieszę się z tego, że nadal on może być inspirujący dla kogoś, bo ja się już po prostu opatrzyłam, okej, dla mnie może on być czasami nudny, dlatego zmieniam go co roku, ale dostaję często takie informacje, że właśnie dziewczyny też robią te pergole, też sieją te same fasole, że też sieją jarmuż, żeby później wyglądał ładnie w tym ogrodzie zimowym i żeby móc sobie go zbierać do tych koktajli zimą.
Więc no, to jest takie zawsze pokrzepiające i wtedy czuję sens, że to wszystko wrzucam i że poświęcam czas na ten internet. No, ale to nie jest twoje takie zajęcie zawodowe. Nie. To jest taka tylko pasja przelana na Instagram. Tak. A kanał YouTube? No, kanał YouTube zaczęłam kilka lat temu. I skończyłam. No i skończyłam. On dobrze tam hulał, bo zielone pogodowe mi trochę pomogło. Aha. Pamiętam, że się śmiejemy, że mój film o tym, jak się pozbyć mszyc, ma 230 tysięcy wyświetleń, a tam gadam takie głupoty teraz, jak na to patrzę. Mówię, jeny. No to był mój pierwszy czy drugi rok w ogóle walki z mszycami. Mało jeszcze wtedy wiedziałam. Taka śmieszna tam jestem. Ale też jakoś w pewnym momencie poczułam, że to nie jest to. No jakaś byłam taka wrażliwa trochę. Ale to nie chodzi o twoje uczucia, to była odpowiedzialność, że trzeba tworzyć. Ale przesunęłam się na Instagram, z YouTube'a na Instagram. Ja nie rozumiem tego fenomenu pań na Instagramie. Muszę to zgłębić temat, bo ja wiem, że dużo osób tworzy tylko na Instagramie i że tam to się dużo bardzo dzieje. No tylko, że mi tam za szybko znikają te treści i one gdzieś tam są głęboko ukryte. No można zapisywać te relacje, bo relacja trwa 24 godziny, więc zapisujemy jako wyróżniona relacja, jeżeli to było coś wartościowego. Dla mnie po prostu Instagram jest prostszy, szybszy, mniej czasu na to poświęcam. No bo jednak jak się w pojedynkę tworzy taki kanał, chociażby ogrodniczy, no to trzeba pojechać, ustawić tą kamerę, nagrać. Ja jeszcze jestem taka, że często powtarzam, bo mi się coś nie podoba, jak to powiedziałam, co powiedziałam. Więc wtedy jeszcze nie pracowałam, robiłam ten kanał chyba jakoś latem. Studiowałam potem zaocznie, więc miałam ten tydzień wolny i miałam na bardzo dużo czasu, a tak jeden odcinek zajmował mi naprawdę jeden cały dzień. No a potem trzeba to wszystko zmontować, żeby to jeszcze było miłe dla tego widza, a nie takie jakieś sztywne. No, wiadomo, że można by było to super rozwinąć i ja bym pewnie się w tym sprawdziła, bo mam do tego predyspozycję. No nie mówię nie, może jeszcze kiedyś do tego wrócę. Ja wiem, bo mamy w Polsce kanały YouTube'owe o ogrodach, gdzie twórcy no z tego żyją po prostu. Tak. I tworzą, i żyją, i mają frajdę. Robią to, co jest ich pasją i dodatkowo z tego się utrzymują. No jest to dobry sposób. To jest super sposób. Dobrze, mamy przygotowane miejsce, wysypaliśmy kompostową ziemię i jak wybieramy, co chcemy siać? Jeżeli... Jaki jest klucz twojego wyboru? Jak najmniej i jak najprościej, jeżeli zaczynamy. Czyli skupiamy się na warzywach mało wymagających. I do nich zaliczamy. Dla mnie już teraz jest... Muszę się zastanowić, bo dla mnie teraz już jest dużo rzeczy prostych. Ale zaliczamy do nich na przykład rukolę. A, no i oczywiście wybieramy to, co lubimy jeść. Aha. Bo ja kiedyś sobie posiałam okrę, takie wyjątkowe, fajne, egzotyczne warzywo. I ta okra się okazała niezbyt ciekawa dla mnie, więc nie chciałam jej jeść. No ale wracając do meritum. Możemy właśnie posiać sobie rukolę, posiać sobie tą rzodkiewkę jako nowalijkę, szpinak wczesną wiosną, jakąś sałatę też bezpośrednio. Nie musimy się bawić na razie w żadne rozsady. Możemy kupić sobie siewkę pomidora u ogrodnika i ją posadzić do ogrodu. Nie musimy też zaczynać samodzielnie w domu od nasionka. Możemy właśnie sobie wybrać takich 10 prostych gatunków. Ja to w tym moim e-booku po poradniku też wymieniam. I zobaczyć, jak to nam się sprawdzi. Żeby też po prostu przeczytać podstawowe zasady pielęgnacji tych warzyw i nie zagłębiać się w jakieś szczegóły. Bo można się po prostu szybko zniechęcić. Więc jeżeli ktoś zaczyna, to też zacząć od jakiegoś małego areału. Na przykład mieć wielkie plany i wspaniałą wizję na swoją działkę, ale zrobić na razie jedną czy dwie grządki, a nie od razu 10. Bo można się potem w tym wszystkim zakopać, jeżeli na przykład się ma pracę, dzieci i na ogród się ma czas tylko popołudniami albo w jedną sobotę w tygodniu. No to jest mało, jeżeli chce się mieć dużo. Dlatego po prostu zacząć małymi krokami, żeby się nie zniechęcić. A jakimi krokami? To wam powiemy w kolejnym odcinku, w kolejny piątek. Bo dobrnęliśmy do końca pierwszego odcinka i może więcej szczegółów powiemy wam za tydzień.
Maria Loskot. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za spędzony z nami czas. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć. Do usłyszenia. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.